Historia muzyki polskiej. Romantyzm 1850-1900 według Elżbiety Szczepańskiej-Lange. Życie muzyczne w Warszawie. Publikacja pod redakcją Stefana Sutkowskiego. Audycja zrealizowana we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Witam, Wojciech Włodarczyk. Na początku lat 90. XIX wieku koncertów w Warszawie było bardzo mało. Wirtuozi omijali Warszawę. Po wyjeździe Józefa Rzebiczka nie było komu podjąć tradycji regularnych koncertów symfonicznych. Wysiłki niezmordowanego Adama Mannheimera w kierunku zbudowania przy Warszawskim Towarzystwie Muzycznym Orkiestry zdolnej do wykonywania trudniejszego repertuaru ciągle nie przynosiły zadowalającego rezultatu. W pierwszej połowie lat 90., gdyby nie kwartet Barcewicza, gdyby nie lutnia i gdyby nie WTM, w Warszawie poza operą muzyki by nie było. Sytuacja zmieniła się w drugiej połowie dekady. Zmiana panującego, objęcie tronu z końcem roku 1894 przez Mikołaja II, ostatniego z Romanowów, obudziły nadzieję na liberalizację. Do stycznia 1897 roku pozostał na stanowisku kurator Apuchtin. Oznaczało to, że na przykład obostrzenia dotyczące koncertów na oświatę młodzieży, jak również większości koncertów upamiętniających najważniejszych kompozytorów polskich, nadal obowiązywały. Z drugiej strony władze zezwalały na pewne znaczniejsze inicjatywy kulturalne. Przede wszystkim była to zbiórka składek i wzniesienie pomnika Mickiewicza w Warszawie, budowę zachęty. I wreszcie uchylono na krótko zakaz publicznego kultu Chopina. 50-lecie jego śmierci w 1899 roku zostało wreszcie uczczone specjalnym koncertem i kilkoma publicznymi odczytami. W drugiej połowie dekady ożywił się wyraźnie ruch koncertowy. Programy zachowywały charakter mieszany i układane były z dużą dozą dowolności. Noskowski jako dyrektor WTM trzymał się starej zasady jak największego urozmaicania programów i wprowadzania na estradę możliwie dużej ilości solistów. Jak twierdził, każdy znajdzie dla siebie coś, co go zajmie. Jednego pociągnie gra pana Michałowskiego, drugiego nęci śpiew solo. U schyłku lat 90. Emil Młynarski podejmie zerwaną na początku dekady tradycję koncertów symfonicznych w Teatrze Wielkim. Jednocześnie będzie współdziałał z Aleksandrem Reichmanem w dziele tworzenia od podstaw filharmonii. Największe wydarzenia końca lat 90. to koncerty Ignacego Jana Paderewskiego, Józefa Hoffmana, Kwartetu Czeskiego i Filharmoników Berlińskich pod batutą Artura Nikisza. Na początku nowego stulecia Warszawa pozna przedstawiciela pianistyki modernistycznej Ferruccia Busoniego. Należy odnotować, że istniała już wówczas pierwsza polska fabryka gramofonów, założona przez Juliusza Feigenbauma. Od 1896 roku przy ulicy Czystej 4 znajdował się magazyn optyczny Gustawa Gerlacha, który prowadził sprzedaż fonografów, gramofonów oraz wałków fonograficznych. Miał również wyłączne prawa sprzedaży fonografów opatentowanych przez Edisona. Wałki fonograficzne z nagraną muzyką dość chętnie kupowano. W tradycji bardziej jednak leżało muzykowanie domowe.
Henryk Meltzer, który w roku 1896 zdobył 2 trofea na konkursie kompozytorskim imienia Rubinsteina w Berlinie, miał swój pierwszy koncert autorski 23 marca 1896 roku w sali ratusza. Sam wykonał partię solową wyróżnionego pierwszą nagrodą koncertu fortepianowego. Towarzyszyła mu Orkiestra Teatru Wielkiego pod dyrekcją Zygmunta Noskowskiego. W roku 1900 wkroczyła na estrady muzyka Mieczysława Karłowicza. W 8 miesięcy po prawykonaniu w Berlinie Emil Młynarski poprowadził na koncercie symfonicznym z Orkiestrą Teatru Wielkiego 7 grudnia Białą Gołąbkę, prolog do dramatu Józefa Nowińskiego. Przywrócenie pamięci Żelazowej Woli jako miejsca urodzin Chopina, a potem wystawienie tam skromnego pomnika kompozytora, wydaje się przypadkiem zbliżonym do udanych inicjatyw hrabiów. Leduchowskiego w Łodzi, koncert chopinowski, i Platera w Warszawie, wystawa muzyczna. W sukurs kultowi Chopina przyszedł tym razem Mili Bałakiriew, jeden z autorytetów rosyjskiego życia muzycznego, dyrektor orkiestry dworskiej Aleksandra III, człowiek co najmniej tak samo, jeśli nie bardziej ustosunkowany jak osobistości polskiej arystokracji. Jesienią 1891 roku Bałakiriew przyjechał do Warszawy i wybrał się do Żelazowej Woli. Potem wspominał: domek, w którym według przypuszczeń mieszkali Chopinowie, zastałem w okropnym stanie zaniedbania. Po powrocie moim do Warszawy zjawili się u mnie korespondenci polskich gazet. Widocznie zaskoczeni i oburzeni tym, co usłyszeli, w szeregu artykułów napiętnowali stosunek społeczeństwa, a w szczególności towarzystwa muzycznego, do pamiątek po Chopinie. Rezultatem tego było ufundowanie pomnika w Żelazowej Woli. Owi zaskoczeni i oburzeni dziennikarze
Dobrze wiedzieli, że bez pomocy kogoś takiego jak Bałakirjew sprawa Żelazowej Woli była niemożliwa do przeprowadzenia. Dzięki jego zabiegom rewitalizacja otoczenia oficyny w Żelazowej Woli oraz wystawienie pomnika stały się możliwe. Zanim się to jednak dokonało, doszło do drugiego w historii Warszawy rocznicowego koncertu Chopinowskiego w 83. rocznicę urodzin kompozytora. Pierwszy koncert tego rodzaju odbył się w 1873 roku i na przeciąg niemal 20 lat pozostał jedynym. Można więc przypuszczać, że stanowił on pokłosie akcji Bałakirjewa i przekonania do niej odpowiednich decydentów. Tak więc 2 marca 1892 roku w salach redutowych w Warszawie Towarzystwo Muzyczne urządziło wieczór trwający aż do godziny 23, którego bohaterem był Chopin, ale także pianista wyspecjalizowany w wykonywaniu jego dzieł, Aleksander Michałowski. Artysta wykonał oba koncerty fortepianowe, F-moll i E-moll. Wizyta i autorytet Bałakirjewa odblokowały na pewien czas sprawę koncertów w rocznicę urodzin Chopina. Uczczono ją również w 1893 roku. Począwszy od tego roku, urodziny Chopina obchodzono 22 lutego, a nie jak wcześniej 1 marca. Ważne było jednak samo stworzenie tradycji rocznicowych koncertów chopinowskich, choć niestety nie na długo. Organizatorem, jak przedtem, było WTM. Można chyba postawić tezę, że gdyby nie istnienie towarzystwa, po wizycie Bałakirjewa nie miałby kto kuć żelaza póki gorące i cała sprawa ograniczyłaby się do odzyskania miejsca urodzin kompozytora. Po 2 latach od wizyty Bałakirjewa machina administracji rosyjskiej wydała decyzję w sprawie Żelazowej Woli. Wiosną 1894 roku rozpoczęto i bardzo szybko sfinalizowano zbiórkę funduszy. Uroczystość odsłonięcia pomnika odbyła się prawie w rocznicę śmierci kompozytora, 14 października 1894 roku. W 1895 roku towarzystwu udało się jeszcze uzyskać zezwolenie na nazwanie imieniem Chopina niewielkiej ulicy przelegającej do Doliny Szwajcarskiej. Na roku 1895 zakończyć się miały na razie chopinowskie koncerty rocznicowe. Sytuacja miała się poprawić dopiero za kilka lat. 14 maja 1899 roku WTM powołało do życia sekcję chopinowską z przewodniczącym Henrykiem Dobrzyckim. Audycja zrealizowana we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Historia muzyki polskiej jest dostępna bezpłatnie w formie e-booków na stronie www.nck.pl.